Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku H1Z1 Hizi czy H1Z1, jak kto woli, jak komu pasuje, a ze mną dzisiaj jest Litowy. Bonjour, mon ami. Tak, Bóg Team Speaków oraz nasz guru, z którym gram dzisiaj BR2, także zapraszam serdecznie do oglądania i mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, jadymy my gdzie? Nie, to... Nie, no znowu cześć. Nie, za rzezią na te hangary, jeszcze raz próbujemy. Tam te hangary, dobra, wiem cię. Tak, te tam dwa co są. Chyba, że tam w chuj osób spadnie. Jezu, spada tam w chuj osób. Tak, nie? Tak. Tak? Bardzo. I lecimy w... Nie wiem gdzie. Dobrze. Na lewo, na tamę i chuj. Na tamę, dobra. Bo tam jest taka rzeź. Tam na tamie też jest przejebane. A to pod tamę spadniemy i sobie przejdziemy, kurwa, i chuj. Może nas nie zjedzą żywcem. Czekam na ciebie. Widziałem, jak ktoś tam dobrze wylądował, niestety. Przed tamą. Pod. Dokładnie. No ja jestem, no pod tamą, jestem pod murem tamy. Ja też. W wodzie jeszcze dokładnie, ale już biegnę. Tam już strzelają jebnięci. Nie wiem, z której strony jesteś. My friend. Ciężko powiedzieć. Może po prostu biegnę na tak zwane silosy. O, widzę cię, taki... po prawej, chodź po prawej, chodź po prawej, po prawej, jestem w prawo. Tak. A to ty byłeś, dobra, to tak. Widziałem, jak lądowałeś, dobra. No to właśnie mówiłem, że przed tamą, tam już policja nie jadą, zejdziemy sobie na dół. I będziemy się modlić, aby tam nikogo nie było. Okay. Podsadzisz? Podsadzisz? Tak. Oczywiście. Strzelił ktoś? Wiem. Z naszej lewej? Strzelają. Na górze są, dlatego nie wychodźmy na górę. Bo to będzie smutne. Tam na dole z reguły bieda, ale... Gdzie jest bieda? Na dole, pod tamą. Nie, no co ty? Ja czemu ja straciłem kurwa 20% życia? Halo? Biegniesz tu? Tak. Chodź, bo mi smutno i się boję. Jestem nad tobą zaraz. Nade mną? Tak. Górą pobiegłeś? Mieliśmy na dół. Taką pół górą. Jest już. Pół górę, jak dostaniesz headshota. Na dół dwie apteczki. I plecak. Nie wiem po co mi kurwa, jak nie mam pistoletu. No i dobra. Z prawej nikt nie biegnie. Módlmy się. Kurwa, drzwi otwarte. O, gościu! Dobra, cofamy, cofamy, cofamy. Mam pistolet. I muszę mu najebać. Gdzie jesteś? Tu gdzieś krążę. O, jestem za tobą, jestem spokojnie. Headshot? Och, siadła buła. Zabiłeś? Co? Zabiłeś? No a jak, wyjaśniłem mu jednym strzałem, kurwa. Co jest 5. To nie padnie. Ale tam jest rzeź na górnej tamie, ja to słyszę, że jestem tu dosłownie ja za ścianą. Słyszę. Chodź na dół na tą tamę, tam do środka. Jestem jakby po drugiej stronie, jestem tak jakby szersze drzwi, ja tam wszedłem, znalazłem pistolet, plecak. Mhm. Cokolwiek, nie? I szukam. Ale dostał bułę na ryja. Usłyszałem tylko takie... Którego trybu wolisz strzelać? Ja z trzeciej strzelam tylko. Z pierwszej kiedyś strzelam, teraz już nie ma sensu. Czy ktoś ale tam się strzela? Prują, nie, na górnej prantamie się prują strasznie. Dobra, widzę cię. Tutaj ile worków jest, tu są 3 worki. A ja tego gościa chyba zabiłem. Co ich pozabijał. O, jakiś gość ładnie ubrany był, także ja się będę przebierał zaraz. Nie po... O kurwa, ile fajnych ciuchów. Aż mi stanął. Ja lubię fajne ciuchy. W grze, bo w realu to mam wyjebane. Ty też tak masz, że wolisz się ładnie w grze ubrać niż w realu? Pewnie. No. Kolejny worek. To dziewczyny tylko tak mają, że one wolą ten. Iść do H&M. Dobra, nie, bo będzie kurwa blokowanie produktu. Nie zapłacili mi. Nieważne. Lubią iść do sklepu i kupić se rzeczy, a chłopak lubi kupić se skiny. Tak. Tak jest. W większości przypadków. Jakby co, to jestem inaczej ubrany. Dobra. Tak trochę. I shreduję. Ja zatem miałem taką propozycję od bardzo ładnej dziewczyny, naprawdę bardzo ładnej dziewczyny. Mhm.
No, że pójdzie ze mną do łóżka, jak zareklamuję taki pewien produkt do prania. Aha. No i ci powiem, że no odmówiłem, bo nie zajmuję się takimi brudami. Ale takimi brudami to zajmuje się Polena 2000, rewelacyjny środek do czyszczenia i prania i zmywania. Aha, wcale nie było lokowania produktu. Kochani widzowie, oni naprawdę nam za to nie zapłacili. No nie no, powiedziałem co zrobiła koleżanka. Tak. Jest gościu! Shotgun! I drugi. Dwóch jest. Jumek mi... Nie, to jest jeden ten sam. Nie, on w ogóle mnie nie zobaczył. W ogóle ja... pistolet, a nie shotgun. I on jest tam zamknięty, idę go zajebać. Ziemię, ale go kurwa, szczelasz! Weź sobie tą AR-kę. On miał AR-kę, a ja się bandażuję. Mam 5 apteczek, 14 bandaży. I się miał AR-kę. No. Wyjebał mi nawet raz z niej. Tudzież dwa, może raz w nogi, nie wiem, może w piętę dostałem. Możemy się spodziewać, że przyjdzie tutaj jego kolega. Pewnie ma kolegę, no. No, chyba że nie ma kolegów. Nie wiem co robimy. Dobra, musimy stąd wyjść, tak i tak. On cały magazynek w ciebie wyprół. Ta, pierdolisz. Aż tyle? No, no. To jakiś down, bo trafił tylko jednym nabojem. No dobra, może trochę upośledzony po prostu. Nie wolno się śmiać. Dobra, lecimy. Kurwa, ja tutaj ostatnio sobie tak biegnę, taka sielanka, ładnie, mówię, nikogo nie ma i dostaję headshot nagle... z tyłu, kurwa, z góry, nie? I od tamtej pory się zawsze odwraca. A kto go zabił w ogóle, ja czy ty? Nie wiem. A jak teraz tu ładnie woda leci, tak nie było. Nie było tak? Nie wiem. Nie. Nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Ja wiem, na lodotalach nie widać. Tak. Nie mam low, ej, halo. No może nie mam high, ale low nie mam. Z tego wniosek jest taki, że gram na medium, hehe. Albo na very low. Nie, a jest very low w tej grze? Nie wiem. Aha, ja też nie wiem. Tu chyba ukradzione. Tak, chyba tak. Tak może być. Dobra, idziemy stąd? Czy przeszukujemy? Taki quick look, first look, raczej. Tak, chociaż nie. Z naboi. A, no to Grosiu tylko zabrał naboje i poszedł. Smutne. Ale prawdziwe. Ale granat zostawił, może się przyda. No, granaty się przydają. Szczególnie w późnym etapie, jak się chowasz po lesie, nie? I gość jest za drzewem i ty idziesz w lewo, a on cię widzi tak bokiem, kurwa, kamery idzie w lewo, tak żebyś go nie zabił i wtedy bierzesz granat do ręki i rzucasz taki kurwie. Dobra, czekaj. Sytuacja wygląda następująco. Jak? Wytłumacz. Ja tu się gdzieś schowam. Tak. Za winklem, jak to tak. Mówią, i zbadam naszą pozycję taktyczną. Pozycja otóż jesteśmy jest na dobra. G6 musimy i jesteśmy... Na S. No trochę na S, ale powoli, bez spiny. Nie, że nie zapierdalasz, tylko że tak... Spacerkiem. No. Jak z no, dzieckiem jest... w wózku. Czy nie? Mamy całkiem... Całkiem. Luźno w gaciach, bo... Bo no, giwerki mamy, tak. Apteczki mamy, kewlarków nie mamy, no to prawda. Ale apteczki mamy. Dobra. Biegam, co mi się przyklei do łapy, do sprzęgła, to nie pasuje do tej gry. No nie. Tak. Weź ten kapturek zdejmij. Nie mogę. A mam ładną maskę? Nie widać maski pewnie, czy widać? Z reguły, no tak średnio. Z reguły w tych grach jak się zatrzymujesz i patrzysz na ubrania kolegi, dostajesz heada. Tak. To jest taka zasada, także... Tu jest zaraz po drugiej stronie ulicy taki mój ulubiony krzaczek, w którym lubię często siedzieć. Tutaj? Może do niego znowu pójdę. No. Będziemy siedzieć w krzaku? No nie wiem, to jest jeszcze taki domek do zlutowania, nie wiem czy tam, czy znasz. To prowadź. No tutaj. Pobiegł w drugą stronę, w ogóle zostawił, kurwa, przyjaciela, kolegę. I poszedł. Sam, kurwa. Przecież to była taka rzeź, że prawdopodobieństwo, że tu już nic nie ma, jest spore. Prawdopodobieństwo jest też takie, że się zabili nawzajem i będziemy mieli wszystko. Ja tak ostatnio gdzieś miałem. Patrzę sobie, leżą cztery worki, podchodzę, wszystko wszędzie. Tu już tylko nie ma raczej. Jeśli chodzi o rozglądanie się. Powiedz, jak coś nie zlutowano naboje do M-ki, także nie było tu nikogo.
Żartujesz, przecież tu kurwa spadało ze 20 osób. No i nikt nie wziął nabojów do M-ki? No, apteczki. Ale worki dwa! Aha, no widzisz, może się jeden tylko pistolet. Jeden. Ładne ubranka. O, co możesz sobie zmienić? Jak lubisz? Ja lubię. Tak. Ale ja nic nie znalazłem. Poza młotowem, którego przytulę z chęcią. A... I podniosę dwie czapki. I zeszreduję. Siedzę w tym kamperze jakby co. I chciałeś mi jakiś domek pokazać. Poczekaj, bo tutaj się robię z siebie pięknego. Mhm, okej. Okay. Idę popatrzeć. Albo nie, idę poszukać koszulek. Serio? Nie wiem co oni kurwa stąd zabierali. Ale apteczka została, a koszulek nie ma. Gdzie ty kurwa żeś się schował? A te beczki wybuchają? No. Czyli jest jak było. Mam piękną fioletowo-różową kurtkę. Mhm. Tam gdzie szedłeś, to właśnie ją znalazłem. Tak, wiem. A ja znalazłem... O. Też taką miałem, tylko zeszredowałem. Mogłem ci zostawić. Ale poczekaj, bo ja widzę, że na górze nie lutowali. Ty, moment. Wróć. No, tam nic nie ma. Że nie. No jak nie? Co tam jest? No kurwa, biegnę do Erki chyba. No oczywiście, chyba. Że tak. No moje jajerka, no kurwa, chodź, przyjdź i zobacz, jak nie wierzysz. I nie idę, nie idę, tu już mam swoje. Tu już mam swoją snajpę. Snajpę, no no. Bazookę znalazłem, wziąłem. Bazookę, kurwa. A to przydała mi się w tej grze bazooka, jeden nabój, nie? Ze skrzynki by dropiła. I tak se gościu się chowa w domku, jebiesz z bazuki i nie ma pół domu. Fajnie by było. Dobra, i teraz sytuacja jest taka, że się trochę boję, przebiec na drugą stronę. A po co tam biegniemy? No nie wiem. Na rzeź też biec? Mieliśmy na S biec. To w te, no to przez las. I tak nikogo nie ma, no. Jedziemy. Leśne dziadki. Hmm. Ale te skiny fajne wymyślają. Tylko mogliby tańsze zrobić, bo oni zrobili coś tak jak w CS-ie, że klucze po tyle samo są. Co ty robisz? Aha, pobawić się chcesz, okej. Okay. A mogli jakby zrobili trzy klucze do skrzynek po 1 euro, to ja bym tego kurwa tyle otwierał. Normalnie openingi bym z tego trzaskał. A po dwa to już mi się nie chce, przynajmniej niekoniecznie. No, człowiek tak myśli. 8 zł, kurde. No, a tak to myślisz 4, pff. No i tak kupujesz tą samą ilość, co byś kupił za 2. Za 2 byś kupił 10, bo powiedzmy tak. I wydałbyś 20 euro. A tak 80 20, zł, no. A tak to kupisz 20 i tak wydasz kurwa te 20 euro. Tak to działa. Dobra, oby nas nie zabili. Czym żeśmy strzelali w tej rundzie? Strzelaliśmy, dobra, nieważne. Players left, 31, tak po angielsku powiem nawet. No. Czyli no... Tak. Czyli 31. Jesteśmy w stanie zająć miejsce dobre. Jesteśmy w 6%, zajmujemy 6%. Czemu 6%? Aha, no, bo tak to widzimy. 2.31, 1.15, tak, jakieś tak, 6%. Rozumiem. Jeszcze z tej matematyki coś tam znam. Tak trochę. Znaczy, nie chcę się chwalić, ale do 5 umiem liczyć. Nie, to ja przy 3 już kalkulator. Aha. Kurwa. Chyba jest zbyt stromy. Chyba tak. Widzisz, no, nawet nie potrafimy obliczyć kąta podejścia pod górkę. No ja ci powiem, że kąt podejścia pod górkę, ja kiedyś jeździłem na harcerstwo przez wiele lat. No. I tam mieliśmy takie szkolenia, wiesz, nauczyli nas różnych takich przydatnych rzeczy. I brałeś jak samochód wszystko... Samochód ale mów, śmiało. Jak wszystko dobrze rozłożyłeś i policzyłeś i tam się dobrze ustawiłeś, plus miałeś takie, takie narzędzie, taką maszynerię, to byłeś w stanie obliczyć kąt właśnie podejścia pod górkę i ci wychodziło, że albo kąt jest kurwa za duży, albo jest okej. Okay. No co ty gadasz? No ale to ciężko. O Jezu, też takiego ręcz. Czy my się chcemy próg z nimi tak przez pół... Nie, my chcemy do nich podejść, bo oni podchodzą też, więc uważaj. I mam jeden granat i trochę będzie słabe, jak oni podejdą przed nami. Rzucam mołotowa.
Albo i nie. Hedzi! Odejdź. Odsuń się. Kurwa. Zabiłem go. Mówiłem odejść, miałeś za mało życia. Co dużo dostałeś. Nie, miałem 60, ale... Szymonc, nie widziałem, że z tej góry swojego celownika dobrze. Jakiś ty. Ale idziesz, tyle. Idziesz po złoto. Tak? Idziesz po to. Cześć, ja mam... I ciebie w ciele. Ciebie w ciele mam dużo apteczek. Ło. Tylko, że moje ciało się sturlało tam prawie na... Wziął samochód i spierdala, no dostał strzała i ucieka. Chujowy pojedynek. No uciekł ode mnie. Halo. A nie, wrócił. No mów jebie. Zemsta. No kurwa, nie mogę go trafić. No dostał dwa strzały i kask, nie? I żyje, kurwa, jeszcze, rozumiesz to? Jebane bezgłowie. Ja, no nie, no dostał kask, bo brzdęknęło, kurwa. Co zrobiłem? Uciekał samochodem, wyskoczył z górki, był w powietrzu, strzeliłem, trafiłem go, kurwa, przez samochód, z tyłu, kurwa, i go zabiłem. I żyjesz jeszcze. Rozumiesz to? Ale to było ładne. Ale to było fajne, tylko samochód zniknął, a nie jest. Hehe. Nawet samochodu nie obiłem. Ale kurwa, snajper. Ale gościu jebnięty. Rzekł 1500 sparplaksów. O kurwa. On ma skiny do wszystkiego. Już go lubię. Więcej sprzętu niż talentu. Tak. Tak się podnieciłem, że muszę tego skina wziąć. Nie ma chuja. Też wezmę, żeby ładnie wyglądać. O, teraz mogę jechać. Bo ja mam pierdolca na punkcie tych ciuchów. A ty już żeś wyszedł z gry? Nie, leżę tak. I czekam. Nie, kłamiesz. Jak? Wyszedłeś z gry, bo ci zniknąłeś mi z lewej strony, oszuście. RKHWG killed you with AR-15, head 93 health left, your team stickers to win it all. Nie wiem, możemy skip. Your team is zajebisty, bo gra tam ja. Tak. I mam zamiar to wygrać. Czemu zginałeś, mój przyjacielu? Nie wiem, nie, jestem zbyt Rambo. Dzika jednemu sprzątnąłem, a drugi... A ty mówisz cofaj, a mówię nie! Nie, jeszcze jednego zabiję. I psiku. No, poczułem trochę, nie? Zew krwi. Dobra, gdzie ja jestem? SE muszę lecieć, niedobrze. Gdzie jest SE? Gdzieś tam. Dobra. Zrobiłem... A, jestem też dobry. Całą mapę sprawdziłem. Zrobiłem kółko do oka własnej osi, żeby znaleźć SE. To jest po drugiej stronie jak N, ci powiem. A dokładnie tak. Po drugiej stronie jak NW. Tak. No tak. No, właśnie tak. Jadę. 15 osób zostało. 15 players left, my friend. No, kolego, dalej 6%. No, teraz jestem sam, widzisz? Zaniżyłeś nam procenty. No, gdybyśmy żyli tak, obydwoje, to by 12. Była... Jedna, no, jakoś 12, no. O kurwa, przyjebałem w kamień. Nie lubię jeździć samochodami, odkąd dwa razy wybuchłem zjeżdżając z górki. Tak po prostu.
tylko nie wiem, co mam zrobić. Chcę kampić, chcę kurwa zrobić. No muszę kampić. Jest smutne. Także kochani widzowie, będziecie się zasnudzić, albo nie. Zaparkuję mojego Jumbo Jetta tutaj. Dobra, jestem w jakimś domku. Będzie bezpiecznie, gdybym chciał szybko spierdalać. Litowy, opuściłeś mnie, kurwa no. Nie chciałem. Chciałeś. Nie. Kurwa, Rambo mu się załączył. Czemu tu nie ma spektatora? Prosimy. Ja bym się teraz patrzył, kibicował, albo nie wiem. Ja się podejrzewałem, że boją, że w tym spektatorze by było takie trochę, wiesz, dużo by się widziało. Tak, można, mogłoby tak być. Ja bym na ciebie patrzył i ci mówił, idź z prawej, wiesz. Byłeś tylko przycelował no, tam? Ale to mógł być spectator taki, wiesz, z mojej osoby. Twojej kamery. No. Tylko. I problem byłby rozwiązany. No de facto widziałbyś to co ja i jedyne co... O kurwa, bomby. Jedyne co byś mógł zrobić, to mi poprzeszkadzać. Bo byś widział to samo co ja. Cześć. O kurwa. Tak. No, ja widzę cień bomb, które spadają za mną. Tak? Nie fajnie. No proszę się ode mnie odpierdolić. Kto wymyślił te zrzutki? Nie wiem. Ktoś zginął w gazie. Gratuluję. Zostało 12. W tej minucie, Jezu. Jak? Co nie? Jak ktoś przeżył tak długo i zginął w gazie? No. Ja tak robiłem na tym eventowym, na Grindownie. A? No. Siedziałem w gazie tylko 10 minut i dopiero potem z niego wybiegałem. Ale to nie było dobre do nagrywania. I wtedy jeszcze nie. A jak to działało? Co, Grindown? No to było no. To samo co BRK, tylko że mogłeś grać tylko solo, oczywiście i tak grało się czwórkami. No. Bo się wchodziło do tej samej tej, do tego samego lobby, nie tak samo ubierało i się razem spadało, no ale nieważne. I było trochę przyspieszone, w sensie, że tak jak tutaj masz tam gaz powiedzmy po 5 minutach, to tam miałeś po 3, nie? No. Taki przykład. No i to i polegało to na tym samym, trzeba było przeżyć. I ostatnia osoba, która wygrywała, dostawała skina. To jak ty siedziałeś tutaj długo w tym gazie? No normalnie, miałem 10-15 apteczek człowieku i na krańcu, tak jak był koniec gazu, stawałem przy drzewie sobie i się apteczkowałem i sobie siedziałem. Taki oszust. No. Taki trochę cheater. Znaczy, no nie cheater, taki oszukista gry. Biegam dookoła i patroluję domek. Nie wiem, jaki to ma cel. Jest to trochę smutne. I mógłbym sobie pojeździć tym samochodem. Ale to jest to samo, co bym tutaj kurwa stał. No, tylko że głośniej. Tak. Nawet jakbym kogoś znalazł, to on był skampiony w krzaku i by mnie zabił. Jedenaście. Czyli 10. Kurwa, tu jest za dupie takie, nikt tu nie przyjdzie. Wiem, co mogłem zrobić. Dobra, zjebałem trochę. Mogłem sobie polecieć do zrzutki. Po snajpę tą legendarną? Tak. Dokładnie tak. Z której bym tak pewnie nie strzelał. Co ja tu mam? Proszę mnie tą, o tą chcę, jest ładniejsza. Wymieniłem sobie, o kurwa, przycięło mnie. Wymieniłem sobie R-ki. Aha, miałem samochód. A tu, no kurwa!
Jebali ci furę? No wiedziałem, że mi coś nie pasuje, nie? Nie, rzut mi ją rozjebał. Jak odbiegłem, kurwa. I tak biegam do tego domku i mówię, coś mi nie pasi, nie? Dopiero teraz zauważyłem, że nie ma, kurwa, mojego samochodu. A spoko, jestem w środku strefy i leci następna zrzutka. I do tej już idę, pierdolę. Dobra, to biegnę. A te bomby to były fajne. Cień tylko zobaczyłem. Ale co, zapalisz wszystkie? To są punkty za to, wiesz? Tak, są punkty. No, kurwa. Punkty. Po pierwszym punkcie zaczynasz nową grę. Bo wygrywasz, tak? No. Next level, ziomek. Aha. Znaczy, ja myślałem, że o to chodzi, żeby slalom między nimi biegać. Tak próbowałem, ale... Następnym razem spróbuję w ten... W nie wbiec. Jestem bardzo skoncentrowany. Mistrz Zen. Jak oglądaliście nowego Kung Fu Pandę, to obejrzyjcie, bo on jest teraz właśnie taką Kung Fu Pandą. Tak trochę. Tylko, że chudszy. Taką wygłodzoną Kung Fu Pandą. O! No nie wiem, czy to jest taki dobry opis. Jakbyś poznał jakąś nową, interesującą osobę i ona by powiedziała: Dominik, opisz się w trzech słowach, a ty mówisz: wygłodzona Kung Fu Panda. Kurwa. I tak, no nie, nie. Zostańmy przyjaciółmi, Dominik, czy coś, nie? Okej, okay. O, się strzelają. O, 10 left. O, i zaraz będzie jeszcze mniej. Pamiętaj, jak zostaniesz tylko ty jakiś typ, to sobie wrzuć granata pod nogi, bo tak jest życzliwie. Tak? Tak. A czemu mam udać wygrać? O, strzelają. Oj, strzelają bardzo. A ja biegnę do typa na plecy, jak taka kurwa. Jak wygrasz, a on cię nie zabije, to on się poczuje gorzej wtedy, bo wygra nieuczciwie. Dobra, 1-0, kurwa. Chyba, że nie mam takiego all chatu, byś napisał. Co bym napisał? Założysz się, że mnie nie zabijesz, a gościu... No dobra, zakładam się. I ty się w tym momencie sam zabijasz. No i wygrałeś zakład. O kurwa, będę leżał. O kurwa, tak bardzo. Tak bardzo, bardzo uciekam w las. Na. Krwawię sobie, kurwa, w chuj. Jest gnój. Moja perspektywa. Kurwa. Spociłem się tym uciekaniem. Kurwa, no dwóch typa. Jeden leży. Kurwa, tu jest 6 gości, nie? Razem? Nie. Nie, no, nie razem. 4-2. Teraz 3 pary, tak? Następny leży. Kurwa, no jestem bogiem dzisiaj tej gry! Dwóch mi podjechało. Jednego wyjebałem, drugiego wyjebałem, ale jeszcze mi z lewej dwóch idzie. Spoko. 7 left.
Podpowiem ci taktykę, którą mi Maciej, tak zwany Kasperek, podpowiedział. No. Mówisz, podchodzisz do ziomka na IM-ie, no, który cię denerwuje i się go pytasz, z której ręki ci przyjebać. No, biegnę na plecy tak samo, z tym typą, kurwa. Tak samo nie zrób. Zajebałem dwóch! Kurwa, jestem bogiem! Pięciu. Ile zostało? Jezu. Jeden już killi. Co ja zrobiłem? Jeden? Nie wiem, z dziewięć, kurwa. Kevlary mieli, wszystko mieli, ja biedny nic. Jednemu najebałem, zaczął do mnie strzelać, drugi czeku się odwraca, jebie do mnie. I wiesz co? Nie trafił mi ani razu. To nie jesteś bogiem, tylko fartem. Nie strzelasz, tylko farcisz. Dobra, mam laminate'a i spierdalam. Nic nie podnoszę. Czekuj, źle, on miał granatów i mołotowów. To mnie może zgubić w późniejszym etapie. Znaczy, zabijecie taki ostatni frajer siedzący w jakimś kurwa krzaku, jak taki wafel. Tak będzie. Co trafi dokładnie w to miejsce, gdzie się będzie gaz schodził, on tak siedzi już tam 10 minut. Tak będzie. Tą drogą, ty mówisz, że mnie rzuciło z grają, a nie chcesz, jak samolot leci. Aha, okej. Okay. No nie wiem, no. To pierwszy teraz do ciebie doleciał? Kurwa. Daleko, nie? No. Z Warszawy jednak do Bydgoszczy kawałek się leci. Aha. Dobra, nie no, mam ochotę go jeszcze pozbierać, ale się mocno rozglądam. Zmieniam bluzę. Dobra, zmieniłem bluzę, bo tamta była zaplamiona krwią. Idzie do mnie gaz. No teraz to muszę trochę przykampić, bo ja wiem, że oni też kampią. A no i bo... Widzę typa. Idę do niego. Dwóch typów, kurwa. Dobra, bo opowiadałeś mi o Kacperku. Tak. No i powiedz mi... I co, jak ludzie na to reagują? Jak podchodzili się teraz, który ręki ci zajebać? Tak. No uciekają w popłochu. Aha. No jak? Nie, no nie wiem. Kiedyś nie uciekał? Nie wiem. Przed Kacperkiem? No, spierdalałbym. Kurwa, gdzie ja ich widziałem? No, dwóch typa, rozumiesz? Widziałem. I oni se kurwa wbiegli w krzaki, nie? No downy. I nie wiem w które teraz. Ej, czemu mi pokazuje, że 22 ludzi zostało kurwa w grze? Jak mi pokazuje, że 4? O co tu kurwa kaman? Kurwa posiłki. Przylecieli samolot. No ty no. Co jest z tą grą nie tak? Może, nie wiem. Połączyło serwery. A to nie byli ludzie, to był krzak, który się przemieszczał jak ja biegłem. I on się zachodził kurwa na ten. A nie, gaz idzie, o kurwa. Lizak, uciekaj. Długa. O kurwa, bomby. O kurwa, niedobrze. Wszędzie lecą. Jestem w gazie. Ratunku, mamo. Gaz, bomby. Ty swoją drogą tam pewnie tak strzelałeś, że zapomniałeś patrzeć na mapę i jesteś teraz tak kilometry od... Czekaj, bandaż, apteczka, bandaż. A tak serio to apteczka i 4 bandaże. Albo 3. I biegnę. Nie lubię ginąć przez gaz. Rzadko mi się to zdarza, ale się zdarza niestety nieraz. Z jakimś dupy sposobem, tak jak w tym momencie. Ale chyba już wybiegam. Albo jednak nie. Ale chuj nie. O, strzelają, dwóch zostało, ja i gościu. O Jezu, mówiłem, siedzi jak wafel w krzaku, na bank. No, słyszałem jeden strzał. To jest prawdopodobne. Dobra, moment. Dobra. Lizak, dasz radę, kurwa. No, jak nie ty, to kto? Litowy nie żyje. Jakbyś tam się cofnął i resnął, to bym ci pomógł, no ale...
Aha, w ten sposób. No ja muszę teraz zrobić mały... Ale mi się swoją drogą coś tam już zbugowało naprawdę, bo widzę nie widzę gazu, nic. Dobra, widzę tego typa. Podbiegnę pod plecy. Właśnie to robię. On o tym nie wie. Chyba mnie widział. Chyba na pewno. Lizak, Liza. Rzucam dwa granaty. Nie dorzuciłem. O choro. Jestem teraz głosem widowni. Nie widzę tego, ale przeżywam. Zacząłem celować w rurę. Jest ze mną źle. To jest. Nie wiem, gdzie ten pacjent jest. Szczerze mówiąc, pierdolę go. Pierdolę go w dupę. Widzę go, dobra. Chciałem iść gdzieś. O jebany, ma skilla. Ale mi ładnie trafił. Kurwa! Nie! Padłem! Ile mu zostało? 22 życia! Ja pierdolę! Ja pierdolę. 9 zabiłem i jeden samochód rozwaliłem. No i chuj. Dobrze, że to nie był grinda, bo bym się wkurwił, a tak to nie dostałem tylko event ticketu, także jebać biedę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Co nie litowy? Uj. Tak, daliśmy radę. Pokazałem się z najlepszej strony, dokładnie. Świetnie się bawiłem, że mi się gierka skraszowała i nie dostałem na wafle nagrody. No to jest smutno. Nie, dostałeś, bo się dostaje teraz. Nie trzeba być w grze. Tak? Luz, tak. Pojawić się. No. A ja bardzo jak wam... kłamiesz to. Nie, nie kłamię. A ja bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że przeżywaliście to tak jak ja i dacie łapkę. A ja bardziej przeżywałem. I dacie tak, łapkę. A jak nie chcecie Julki na tym odcinku, to dajcie łapkę. Tak. I ogólnie to powiem wam, że dzisiaj będzie taka magia i gdzieś na ekranie pojawi się przycisk, żebyście dali suba. A ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Przypominam o odwiedzaniu fanpage'a. Nie mówię tego często, ale tam ostatnio są ciekawe info na temat Hardworda, Hizzy i różnych dziwnych rzeczy. No i widzimy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się i cześć. Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku H1Z1 Hizzy, czy H1Z1, jak kto woli, jak komu pasuje, a ze mną dzisiaj jest litowy. Bonjour, mon ami. Tak, Bóg Team Speaków oraz nasz guru, z którym gram dzisiaj BR2, także zapraszam serdecznie do oglądania i mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, jadymy my gdzie? Nie, to... Nie, no znowu cześć. Nie, za rzezią na te hangary, jeszcze raz próbujemy. Tam te hangary, dobra, wiem cię. Tak, te tam dwa co są. Chyba, że tam w chuj osób spadnie. Jezu, spada tam w chuj osób. Tak, nie. Tak. Tak. Bardzo. I lecimy w... Nie wiem gdzie. Dobra. Na lewo, na tamę i chuj. Na tamę, dobra. Bo tam jest taka rzeź. Tam na tamie też jest przejebane. A to pod tamę spadniemy i se przejdziemy, kurwa i chuj. Może nas nie zjedzą żywcem. Czekam na ciebie. Widziałem jak ktoś tam dobrze wylądował, niestety. Przed tamą. Pod. No dokładnie. Ja jestem, no pod tamą, jestem pod murem tamy. Ja też. W wodzie jeszcze dokładnie, ale już biegnę. Tam już strzelają jebnięci. Nie wiem z której strony jesteś. My friend. Ciężko powiedzieć. Może po prostu biegnę na tak zwane silosy. O, widzę cię, taki... po prawej, jestem w prawo. Tak. A to ty byłeś, dobra, tak. To widziałem jak lądowałeś, dobra. No to właśnie mówiłem, że przed tamą. Tam już policja nie jadą, zejdziemy sobie na dół. I będziemy się modlić, aby tam nikogo nie było. Okay. Podsadzisz? Podsadzisz? Tak. Oczywiście. Strzelił ktoś? Wiem. Z naszej lewej? Strzelają. Na górze są. Dlatego nie wychodźmy na górę. Bo to będzie smutne. Tam na dole z reguły bieda, ale... Gdzie jest bieda? Na dole, pod tamą. Nie, no co ty? Czemu ja straciłem kurwa 20% życia? Halo? Biegniesz tu? Tak. Chodź, bo mi smutno i się boję. Jestem nad tobą zaraz. Nade mną? Tak. Górą pobiegłeś? Mieliśmy na dół. Taką półgórą.
Trafiłem za już. Pół góry, jak dostaniesz headshota. Na dole dwie apteczki. I plecak. Nie wiem po co mi, kurwa, jak nie mam pistoletu. No i dobra. Z prawej nikt nie biegnie. Módlmy się. Kurwa, drzwi otwarte. O, gościu! Dobra, cofamy. Mam pistolet. I muszę mu najebać. Gdzie jesteś? Tu gdzieś krążę. O, jestem za tobą jestem, spokojnie. Headshot? Och, siadła buła. Zabiłeś? Co? Zabiłeś? No a jak, wyjaśniłem mu jednym strzałem, kurwa. Co jest 5. To nie padnie. Ale tam jest rzeź na górnej tamie, ja to słyszę, jestem tu dosłownie za ścianą. Słyszę. Chodź na dół na tą tamę, tam do środka. Jestem jakby po drugiej stronie, jestem tak jakby szersze drzwi, ja tam wszedłem, znalazłem pistolet, plecak. Cokolwiek, nie? I szukam. Ale dostał bułę na ryja. Usłyszałem tylko takie... Którego trybu wolisz strzelać? Ja z trzeciej strzelam tylko. Z pierwszej kiedyś strzelam, teraz już nie ma sensu. Czy ktoś ale tam się strzela? Prują, nie, na górnej prantamie się prują strasznie. Dobra, widzę cię. Tutaj ile worków jest? Tu są 3 worki. A ja tego gościa chyba zabiłem. Co ich pozabijał. O, jakiś gość ładnie ubrany był, także ja się będę przebierał zaraz. Nie po... O kurwa, ile fajnych ciuchów. Aż mi stanął. Ja lubię fajne ciuchy. W grze, bo w realu to mam wyjebane. Ty też tak masz, że wolisz się ładnie w grze ubrać niż w realu? Pewnie. No. Kolejny worek. To dziewczyny tylko tak mają, że one wolą ten. Iść do H&M. Dobra, nie, bo będzie kurwa blokowanie produktu. Nie zapłacili mi. Nieważne. Lubią iść do sklepu i kupić se rzeczy, a chłopak lubi kupić se skiny. Tak. Tak jest. W większości przypadków. Jakby co, to jestem inaczej ubrany. Dobra. Tak trochę. I shreduję. Ja zatem miałem taką propozycję od bardzo ładnej dziewczyny, naprawdę bardzo ładnej dziewczyny. Mhm. No, że pójdzie ze mną do łóżka, jak zareklamuje taki pewien produkt do prania. Aha. No i ci powiem, że no odmówiłem, bo nie zajmuję się takimi brudami. Ale takimi brudami to zajmuje się Polna 2000, rewelacyjny środek do czyszczenia i prania i zmywania. Aha, wcale nie blokowania produktu. Kochani widzowie, oni naprawdę nam za to nie zapłacili. No nie no, powiedziałem co zrobiła koleżanka. Tak. Jest gościu! Shotgun! I drugi. Dwóch jest. Ziomek mi... Nie, to jest jeden ten sam. Nie, on w ogóle mnie nie zobaczył. W ogóle ja... pistolet, a nie shotgun. I on jest tam zamknięty, idę go zajebać. Ziemię, ale go porobiło. Kurwa, szczelasz! Weź sobie tą AR-kę. On miał AR-kę, a ja się bandażuję. Mam 5 apteczek, 14 bandaży. Oczywiście miał AR-kę. No. Wyjebał mi nawet raz z niej. Tudzież dwa, może raz w nogi, nie wiem, może w piętę dostałem. Możemy się spodziewać, że przyjdzie tutaj jego kolega. Pewnie ma kolegę, no. No, chyba że nie ma kolegów. Nie wiem co robimy. Dobra, musimy stąd wyjść, tak i tak. On cały magazynek w ciebie wypruł. Ta, pierdolisz. Aż tyle? No, no. To jakiś down, bo trafił tylko jednym nabojem. No dobra, może trochę upośledzony po prostu. Nie wolno się śmiać. Dobra, lecimy. Kurwa, ja tutaj ostatnio sobie tak biegnę, taka sielanka, ładnie, mówię, nikogo nie ma i dostaję headshot nagle... z tyłu, kurwa, z góry, nie? I od tamtej pory się zawsze odwraca. A kto go zabił w ogóle, ja czy ty? Nie wiem. A jak teraz tu ładnie woda leci, tak nie było. Nie było tak? Nie wiem. Nie. Nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Ja wiem, na lodotalach nie widać. Tak. Nie mam low, ej, halo. No może nie mam high, nie ale low nie mam. Z tego wniosek jest taki, że gram na medium, hehe. Albo na very low. Nie, a jest very low w tej grze? Nie wiem. Aha, ja też nie wiem. Tu chyba ukradzione. Tak, chyba tak. Tak może być. Dobra,
Idziemy stąd? Czy przeszukujemy? Taki quick look, first look, raczej. Tak, chociaż nie. Z naboi. A, no to Grosiu tylko dobrał naboje i poszedł. Smutne. Ale prawdziwe. Ale granat zostawił, może się przyda. No, granaty się przydają. Szczególnie w późnym etapie, jak się chowasz po lesie, nie? I gościu jest za drzewem i ty idziesz w lewo, a on cię widzi tak bokiem, kurwa, kamery, idzie w lewo, tak żebyś go nie zabił i wtedy bierzesz granat do ręki i rzucasz taki kurwie. Dobra, czekaj. Sytuacja wygląda następująco. Jak? Wytłumacz. Ja tu się gdzieś schowam. Tak. Za winklem. Jak to tak. Mówią, i zbadam naszą pozycję taktyczną. Pozycja otóż jesteśmy jest na dobra. G6 i musimy jesteśmy... Na S. No trochę na S, ale powoli, bez spiny. Nie, nie, że nie zapierdalasz, tylko że tak... Spacerkiem. No. Jak z no, dzieckiem jest... w wózku. Czy nie? Mamy całkiem... Całkiem. Luźno w gaciach, bo... Mhm. Bo no... Giwerki mamy. Tak. Ten, apteczki mamy, kawlarków nie mamy, no to prawda. Ale apteczki mamy. Dobra. Biegam, 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 co mi się przyklei do łapy, do sprzęgła, to nie pasuje do tej gry. No nie. Ty weź ten kapturek, zdejmij. Nie mogę. A mam ładną maskę? Nie widać maski pewnie, czy widać? Z reguły, no tak średnio. Z reguły w tych grach jak się zatrzymujesz i patrzysz na ubrania kolegi, dostajesz heada. Tak. To jest taka zasada, także... Tu jest zaraz po drugiej stronie ulicy taki mój ulubiony krzaczek, w którym lubię często siedzieć. Tutaj? Może do niego znowu pójdę. No, no, no. Będziemy siedzieć w krzaku? No nie wiem, to jest jeszcze taki domek do zlutowania, nie wiem czy tam, gdzie znasz. To prowadź. No tutaj. Pobiegł w drugą stronę, w ogóle zostawił, kurwa, przyjaciela, kolegę. I poszedł. Sam, kurwa. Przecież to była taka rzeź, że prawdopodobieństwo, że tu już nic nie ma, jest spore. Prawdopodobieństwo jest też takie, że się zabili nawzajem i będziemy mieli wszystko. Ja tak ostatnio gdzieś miałem. Patrzę sobie, leżą cztery worki, podchodzę, wszystko wszędzie. Tu już tylko nie ma raczej. Jeśli chodzi o rozglądanie się. Powiedz, jak coś nie zlutowano naboje do M-ki, także nie było tu nikogo. Żartujesz, przecież tu kurwa spadało ze 20 osób. No i nikt nie wziął nabojów do M-ki? No, apteczki. Ale worki dwa! Aha, no widzisz, może się jeden tylko pistolet. Jeden. Ładne ubranka. O, co możesz sobie zmienić? Jak lubisz? Ja lubię. Tak. Ale ja nic nie znalazłem. Poza młotowem, którego przytulę z chęcią. A... I podniosę dwie czapki i zeszreduję. Siedzę w tym kamperze jakby co. I chciałeś mi jakiś domek pokazać. Poczekaj, bo tutaj się robię z siebie pięknego. Mhm, okej. Okay. Idę popatrzeć. Albo nie, idę poszukać koszulek. Serio? Nie wiem co oni kurwa stąd zabierali. Ale apteczka została, a koszulek nie ma. Gdzie ty kurwa żeś się schował? A te beczki wybuchają? No. Czyli jest jak było. Mam piękną, fioletowo-różową kurtkę. Mhm. Tam gdzie szedłeś to właśnie ją znalazłem. Tak, wiem. A ja znalazłem... O. Też taką miałem, tylko zeszredowałem. Mogłem ci zostawić. A poczekaj, bo ja widzę, że na górze nie lutowali. Ty, moment, wróć. No, tam nic nie ma. Że nie. No jak nie? No co tam jest? No kurwa, biegnę do AR-ki chyba. No oczywiście, chyba. Że tak. Na moje AR-ka. No kurwa, chodź, przyjdź i zobacz, jak nie wierzysz. I nie idę, nie idę, tu już mam swoje. Tu już mam swoją snajpę. Snajpę, no no. Bazułkę znalazłem, wziąłem. Bazułkę, kurwa. A to przydałaby się w tej grze bazułka. Jeden nabój, nie? Ze skrzynki by dropiła. I tak se gościu się chowa w domku, jebiesz z bazuki i nie ma pół domu. Fajnie by było. Dobra, i teraz sytuacja jest taka, że się trochę boję przebiec na drugą stronę. A po co tam biegniemy? No nie wiem. Na rzeź też biec? Mieliśmy na S biec. To w te, no to przez las. I tak nikogo nie ma, no. Jedziemy. Leśne dziadki. Ale te skiny fajne wymyślają.
Tylko mogliby tańsze zrobić, bo oni zrobili coś tak jak w CES-ie, że klucze po tyle samo są. Co ty robisz? Aha, pobawić się chcesz, okej. A mogli jakby zrobili jeszcze klucze do skrzynek po 1 euro, to ja bym tego kurwa tyle otwierał. Normalnie openingi bym z tego trzaskał. A po 2 to już mi się nie chce, przynajmniej niekoniecznie. No, człowiek tak myśli. 8 zł, kurde. No, a tak to myślisz 4, No i tak kupujesz tą samą ilość, co byś kupił za 2. Za 2 byś kupił 10, bo powiedzmy tak. I wydałbyś 20 euro? A tak 80 zł, no. A tak to... A te bomby to były fajne. Cień tylko zobaczyłem. Ale co, zapalisz wszystkie? Tak. To są punkty za to, wiesz? Tak, no, kurwa. Punkty. Po pierwszym punkcie zaczynasz nową grę. Bo wygrywasz, tak? No. Next level, ziomek. Aha. Znaczy, ja myślałem, że o to chodzi, żeby slalom między nimi biegać. Tak próbowałem, ale... Następnym razem spróbuję w ten... W nie wbiec. Jestem bardzo skoncentrowany. Mistrz Zen. Jak oglądaliście nowego Kung Fu Pandę, to obejrzyjcie, bo on jest teraz właśnie taką Kung Fu Pandą. Tak trochę. Tylko, że chudszy. Taką wygłodzoną Kung Fu Pandą. O! No nie wiem, czy to jest taki dobry opis, jakbyś miał... Jakbyś poznał jakąś nową, interesującą osobę i ona by powiedziała: Dominik, opisz się w 3 słowach, a ty mówisz: wygłodzona Kung Fu Panda. Kurwa. I tak, no nie, nie. Zostańmy przyjaciółmi, Dominik, czy coś, okay. Nie? O, się strzelają. O, 10 left. O, i zaraz będzie jeszcze mniej. Pamiętaj, jak zostaniesz tylko ty jakiś typ, to sobie wrzuć granata pod nogi, bo tak jest życzliwie. Tak? Tak. A czemu mam udać wygrać? O, strzelają. Oj, strzelają bardzo. A ja biegnę do typa na plecy, jak taka kurwa. Jak wygrasz, a on cię nie zabije, to on się poczuje gorzej wtedy, bo wygra nieuczciwie. Dobra, 1-0, kurwa. Chyba, że nie ma takiego all chatu, byś napisał. Co bym napisał? Założysz się, że mnie nie zabijesz, a gościu... No dobra, zakładam się. I ty się w tym momencie sam zabijasz. No i wygrałeś zakład. O kurwa, o kurwa, o kurwa, będę leżał. O kurwa, tak bardzo. Tak bardzo, bardzo uciekam w las. Na 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 na. Krwawię sobie kurwa w chuj. Jest gnój. Tak. Moja perspektywa. Spociłem się tym uciekaniem. Kurwa, no dwóch typa. Leży. Kurwa, tu jest 6 gości, nie? Razem? Nie. Nie, no, nie razem. 4 na 2. Teraz 3 pary, tak? Następny leży. Kurwa, no jestem bogiem dzisiaj tej gry! Dwóch mi podjechało. Jednego wyjebałem, drugiego wyjebałem, ale jeszcze mi z lewej dwóch idzie. Spoko. 7 left. Odpowiem ci taktykę, którą mi Maciej, tak zwany Kasperek, podpowiedział. No. Mówisz, podchodzisz do ziomka na IM-ie, no, który cię denerwuje, i się go pytasz, z której ręki ci przyjebać?
No, biegnę na plecy tak samo, tym typom, kurwa. Tak samo nie zrób. Zajebałem dwóch! Kurwa, jestem bogiem! Pięciu. Ile zostało? Jezu. Jeden już killi. Co ja zrobiłem? Jeden? Nie wiem, z 9, kurwa. Kevlary mieli, wszystko mieli, ja biedny nic. Jednemu najebałem, zaczął do mnie strzelać, drugi czeku się odwraca, jebie do mnie. I wiesz co? Nie trafił mi ani razu. To nie jesteś bogiem, tylko fartem. Nie strzelasz, tylko farcisz. Dobra, mam laminata i spierdalam. Nic nie podnoszę. Czekuj, źle, on miał granatów i mołotowów. To mnie może zgubić w późniejszym etapie. Znaczy, zabijecie taki ostatni frajer siedzący w jakimś kurwa krzaku, jak taki wafel. Tak będzie. Co trafi dokładnie w to miejsce, gdzie się będzie gaz schodził, on tak siedzi już tam 10 minut. Tak będzie. Tam drogą, ty mówisz, że mnie rzuciło z grają, a myślisz, jak samolot leci. Aha, okej. Okay. No nie wiem, no. To pierwszy raz do ciebie doleciał? Kurwa. Daleko, nie? No. Z Warszawy jednak do Bydgoszczy kawałek się leci. Aha. Dobra, nie no, mam ochotę go jeszcze pozbierać, ale się mocno rozglądam. Zmieniam bluzę. Dobra, zmieniłem bluzę, bo tamta była zaplamiona krwią. Idzie do mnie gaz. No teraz to muszę trochę przykampić, bo ja wiem, że oni też kampią. A no i bo... Widzę typa. Idę do niego. Dwóch typów, kurwa. Dobra, bo opowiadałeś mi o Kacperku. Tak. No i powiedz mi... I co, jak ludzie na to reagują? Jak podchodzili się teraz tu ręki zajebać? Tak. No uciekają w popłochu. Aha. No jak? Nie, no nie wiem. Kiedyś nie uciekł? Nie wiem, przed Kacperkiem? 15 players left, my friend. No, kolego, dalej 6%. No, teraz jestem sam, widzisz? Zaniżyłeś nam procenty. No, gdybyśmy żyli tak, obydwoje, to by 12. Była... Jedna, no jakoś 12, no. O kurwa, przyjebałem w kamień. Nie lubię jeździć samochodami, odkąd dwa razy wybuchłem zjeżdżając z górki. Tak po prostu. Tylko nie wiem, co mam zrobić. Czy mam kampić, czy co mam kurwa zrobić. No muszę kampić. Jest smutne. Także kochani widzowie, będziecie się nas nudzić, albo nie. Zaparkuję mojego Jumbo Jetta tutaj. Dobra, jestem w jakimś domku. Będzie bezpiecznie, gdybym chciał szybko spierdalać. Litowy, opuściłeś mnie, kurwa no. Nie chciałem. Chciałeś. Nie. Kurwa, Rambo mu się załączył. Czemu tu nie ma spektatora? Prosimy. Ja bym sobie teraz patrzył, kibicował, albo nie wiem. Ja się podejrzewałem, że boją, że w tym spektatorze by było takie trochę, wiesz, dużo by się widziało. Tak, można, mogłoby tak być. Ja bym na ciebie patrzył i ci mówił, idź z prawej, wiesz. Gdybyś tylko przycelował no, to tam? Ale to mógłby być spektator taki, wiesz, z mojej osoby. Twojej kamery. No. Tylko. I problem byłby rozwiązany. No de facto widziałbyś to co ja i jedyne co... O kurwa, bomby. Jedyne co byś mógł zrobić, to mi poprzeszkadzać. Bo byś widział to samo co ja. Cześć. O kurwa. Tak. No, ty, no.
Ja widzę cień bomb, które spadają za mną. Tak? Nie fajnie. No proszę się ode mnie odpierdolić. Kto wymyślił te zrzutki? Nie wiem. Ktoś zginął w gazie. Gratuluję. Zostało 12. W tej minucie, Jezu. Jak? Co, nie jak wiem. Ktoś przeżył tak długo i zginął w gazie? Ja tak robiłem na tym eventowym, na Grindownie. A? No, siedziałem w gazie czy ku 10 minut i dopiero potem z niego wybiegałem. Ale to nie było dobre do nagrywania. I wtedy jeszcze nie. A jak to działało? Co, Grindown? No to było no. To samo co BRK, tylko że mogłeś grać tylko solo, oczywiście i tak grało się czwórkami. No. Bo się wchodziło do tej samej tej, do tego samego lobby, nie tak samo ubierało i się razem spadało, no ale nieważne. I było trochę przyspieszone, w sensie, że tak jak tutaj masz tam gaz powiedzmy po 5 minutach, to tam miałeś po 3, nie? No. Taki przykład. No i to i polegało to na tym samym, trzeba było przeżyć. I ostatnia osoba, która wygrywała, dostawała skina. Jak ty siedziałeś tak długo w tym gazie? No normalnie, miałem 10-15 apteczek człowieku i na krańcu, tak jak był koniec gazu, stawałem przy drzewie sobie i się apteczkowałem i sobie siedziałem. Taki oszust. No. Taki trochę cheater. Znaczy, no nie cheater, taki oszukista gry. Biegam dookoła i patroluję domek. Nie wiem, jaki to ma cel. Jest to trochę smutne. I mógłbym sobie pojeździć tym samochodem. Ale to jest to samo, co bym tutaj kurwa stał. No, tylko że głośniej. Tak. Nawet jakbym kogoś znalazł, to on był skampiony w krzaku i by mnie zabił. Jedenaście. Czyli 10. Kurwa, tu jest za dupie takie, nikt tu nie przyjdzie. Wiem, co mogłem zrobić. Dobra, zjebałem trochę. Mogłem sobie polecieć do zrzutki. Po snajpę tą legendarną? Tak. Dokładnie tak. Z której bym tak pewnie nie strzelał. Co ja tu mam? Proszę mnie tą... O, tą chcę. Jest ładniejsza. Wymieniłem sobie... O kurwa, przycięło mnie. Wymieniłem sobie R-ki. Aha. Miałem samochód. A tu... No kurwa! Jebali ci furę? No wiedziałem, że mi coś nie pasuje, nie? Nie, rzut mi ją rozjebał. Jak odbiegłem, kurwa. I tak biegam do tego domku i mówię, coś mi nie pasi, nie? Dopiero teraz zauważyłem, że nie ma, kurwa, mojego samochodu. A spoko, jestem w środku strefy i leci następna zrzutka. I do tej już idę, pierdolę. Dobra, to biegnę. Kupisz 20 i tak wydasz kurwa te 20 euro. Tak to działa. Dobra, oby nas nie zabili. Czym żeśmy strzelali w tej rundzie? Strzelaliśmy, dobra, nieważne. Players left, 31, tak po angielsku powiem nawet. No. Czyli no... Tak. Czyli 31. Jesteśmy w stanie zająć miejsce dobre. Jesteśmy w 6%, tak zajmujemy 6%. Czemu 6%? Aha, no, bo tak to idzie. 2:31, 1:15, tak, jakieś 6%. Rozumiem. Jeszcze z tej matematyki coś tam znam. Tak trochę. Znaczy, nie chcę się chwalić, ale do 5 umiem liczyć. Nie, to ja przy 3 już kalkulator. Aha. Kurwa. Chyba jest zbyt stromy. Chyba tak. Widzisz, nawet nie potrafimy obliczyć kąta podejścia pod górkę.
No, ci powiem, że kąt podejścia pod górkę, ja kiedyś jeździłem na harcerstwo przez wiele lat. No. I tam mieliśmy takie szkolenia, wiesz, nauczyli nas różnych takich przydatnych rzeczy. I brałeś jak samochód wszystko... Samochód, ale mów, śmiało. Jak wszystko dobrze rozłożyłeś i policzyłeś, i tam się dobrze ustawiłeś, plus miałeś takie, takie narzędzie, taką maszynerię, to byłeś w stanie obliczyć kąt właśnie podejścia pod górkę i ci wychodziło, że albo kąt jest, kurwa, za duży, albo jest okej. Okay. No co ty gadasz? No ale to ciężko. O Jezu, też taki takiego ręcz. Czy my się chcemy próg z nimi tak przez pół... Nie, my chcemy do nich podejść, bo oni podchodzą też, więc uważaj. I mam jeden granat i trochę będzie słabe, jak oni podejdą przed nami. Rzucam mołotowa. Albo i nie. Hedzi! Odejdź, odsuń się. Kurwa. No, zabiłem go. Mówiłem odejść, miałeś za mało życia. Co dużo dostałeś. Nie, miałem 60, ale Szymon, nie widziałem, że z tego góry swojego celownika dobrze. Jakiś ty. Ale idziesz po złoto. Tak? Idziesz po to. Cześć, ja mam oboje. I spójrz. W ciebie mam dużo apteczek. Ło. Wow. Że moje ciało się sturlało tam prawie na... Wziął samochód i spierdala, no dostał strzała i ucieka. Chujowy pojedynek. No uciekł ode mnie. Halo. A nie, wrócił. No mów jebie. Zemsta. No kurwa, nie mogę go trafić. No dostał dwa strzały i kask, nie? I żyje, kurwa, jeszcze, rozumiesz to? Jebane bez głowie. Ja, no nie, no dostał kask, bo brzdęknęło, kurwa. Co zrobiłem? Uciekał samochodem, wyskoczył z górki, był w powietrzu, strzeliłem, trafiłem go, kurwa, przez samochód, z tyłu, kurwa, i go zabiłem. I żyjesz jeszcze. Rozumiesz to? Ale to było ładne. Ale to było fajne, tylko samochód zniknął, a nie jest. Hehe. Nawet samochodu nie obiłem. Ale kurwa, snajper. Ale gościu jebnięty. Rzekł 1500 sparplaksów. O kurwa. On ma skiny do wszystkiego. Już go lubię. Więcej sprzętu niż talentu. Tak. Tak się podnieciłem, że muszę tego skina wziąć. Nie ma chuja. Też wezmę, żeby ładnie wyglądać. O, teraz mogę jechać. Bo ja mam pierdolca na punkcie tych ciuchów. A ty już żeś wyszedł z gry? Nie, leżę tak. I czekam. Nie, kłamiesz. Jak? Wyszedłeś z gry, bo ci zniknąłeś mi z lewej strony, oszuście. RKHWG killed you with AR-15, head 93 health left, your team, okay. Your team stickers to win it all. Nie, może mnie skik. Your team is zajebisty, bo gra tam ja. Tak. I mam zamiar to wygrać. Czemu zginałeś, mój przyjacielu? Nie wiem, nie, jestem zbyt Rambo. Dzika jednemu sprzątnąłem, a drugi... A ty mówisz cofaj, a mówię nie! Nie, jeszcze jednego zabiję. I psik. No, poczułem trochę, nie? Zew krwi. Dobra, gdzie ja jestem? SE muszę lecieć, niedobrze.
Gdzie jest SE? Gdzieś tam. Dobra. Zrobiłem... A, jestem też dobry. Całą mapę sprawdziłem. Zrobiłem kółko do oka własnej osi, żeby znaleźć SE. Mhm. To jest po drugiej stronie jak N, ci powiem. A dokładnie tak. Po drugiej stronie jak NW. Tak. No tak. No, właśnie tak. Jadę. 15 osób zostało.